Ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy pojawiła się wiarygodna zapowiedź. I co się stało? Ano, sama ta zapowiedź wiarygodna stworzyła wrażenie pewnego rodzaju próżni politycznej w Europie Środkowej, podobnej do tej, jaka się wytworzyła w 1918 roku. Ale państwa środkowoeuropejskie, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, tym razem uznały, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć w środkowej Europie taki system reasekuracji niepodległości. I w 1989 roku cztery państwa środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, podpisały w Budapeszcie takie porozumienie o współpracy politycznej, nazwane potocznie od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia jako piąty sygnatariusz przystąpiła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, w związku z tym Quadragonale zamieniło się na Pentagonale i Polska jako szósty sygnatariusz, w związku z tym Pentagonale zmieniło się w Heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze Heksagonale? Ano na to, że Rosja się pogrąża i zaczyna w zapaści, w związku z tym może nie będzie w stanie storpedować tego pomysłu. Niemcy wprawdzie się w żadnej zapaści nie pogrążają, przeciwnie, szykują się do wchłonięcia sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli NRW, ale Niemcy są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, więc być może też nie będą w stanie. To jeśli chodzi o Rosję, to się tam sprawdziło, natomiast jeśli chodzi o Niemcy, się nie sprawdziło. Niemcy, kiedy odzyskały w Europie swobodę ruchów, natychmiast przystąpiły do wysadzania Heksagonale w powietrze i zrobiły to, zachęcając dwie republiki jugosłowiańskie, a więc państwa, które miało być bałkańskim filarem Heksagonale, do proklamowania niepodległości, co prawie natychmiast wtrąciło Jugosławię w otchłań krwawej wojny domowej. No i wszyscy tam, jak tak, to my nie, prawda? Skoro takie to są konsekwencje, to my nie. No i próżnię polityczną w środkowej Europie od tej pory wypełniają Niemcy i od 1 maja 2004 roku pełny sukces odniosły. Ale powiadam, zachwiało się niemieckie przywództwo i w związku z tym kraje środkowej Europy sobie przypomniały o tym Heksagonale, że może jednak warto do tego wrócić, ale w sposób uzupełniony i poprawiony. Bo wadą pierwszego Heksagonale było to, że nie miało ani silnego lidera, ani nawet silnego protektora. W związku z tym Niemcy bez trudu to towarzystwo rozgoniły. No i tu zgłasza się Donald Trump, prezydent najpotężniejszego militarnie państwa świata, powiada, będziemy to wspierali. No to w Niemczech, w Berlinie musiało to zapalić czerwone światełko alarmowe. Bo co to znaczy? Realizacja projektu Trójmorza, czyli Heksagonale, ale ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, godzi w trzy istotne interesy niemieckie. Po pierwsze, podważa niemiecką hegemonię, być może nawet w sposób trwały, niemiecką hegemonię w Europie. Po drugie, blokuje program budowy IV Rzeszy, w który Niemcy tyle już zainwestowały. I po trzecie, pozwala krajom środkowej Europy na uwolnienie się z ograniczeń, jaki im narzucił niemiecki projekt Mitteleuropa. No to ważne, prawda? Trzy ważne interesy. Więc Niemcy zrobią wszystko, żeby do tego nie dopuścić, a jednym ze sposobów jest doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce i że w efekcie tego przesilenia władzę w Polsce obejmie Sicherheitsdienst Polen i Polskę z projektu Trójmorza wycofa. Na wypadek jednak, gdyby się tak nie stało, Niemcy przypomniały sobie indiańskie przysłowie, jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich i zgłosiły akces do projektu Trójmorza w charakterze uczestnika. I pan prezydent Duda z niepojętych powodów z radością to powitał. Naprawdę myślę, że
nie jest to zły pomysł, żeby kandydatów na dygnitarzy państwowych jednak przebadać psychiatrycznie. Nie jest to taki głupi pomysł. Tak jak w tym hinduskim ten obyczaj, że wdowy palą, no to pan premier Marcinkiewicz mógłby coś na ten temat powiedzieć. No ale to mniejsza. Chyba się tyle szczęścia nie spodziewał. Proszę państwa, no dobrze, Stany Zjednoczone będą to wspierały, bo dlaczego? Bo mają interes w tym. Bo Niemcy po 90 roku stały się wyznawcami takiej doktryny europeizacji Europy. W przełożeniu na język ludzki to znaczy, żeby delikatnie, ale cierpliwie i metodycznie wypychać Stany Zjednoczone z polityki europejskiej, zwłaszcza z roli kierowniczej. Dlaczego? No bo Niemcy na skutek dwukrotnego wtrącenia się Ameryki do polityki europejskiej przegrały dwie wojny, więc trudno im się dziwić, że nie chcą tutaj Ameryki. No to jak my to wiemy, Amerykanie też to wiedzą. Wcale nie zamierzają tak się dać wypchnąć, ale żeby się nie dać wypchnąć, to muszą mieć w Europie miejsce, na którym mogłyby postawić pewnie obydwie stopy. No i Trójmorze to jest taką odpowiedzią. No ale wszystko ma swoją cenę. W polityce, proszę państwa, trzeba mieć z góry przygotowane odpowiedzi na dwa pytania. Z góry przygotowane odpowiedzi na dwa pytania, bo one prędzej czy później padają. Co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? I między tymi dwiema odpowiedziami jest ogromna przestrzeń i to jest cała polityka. No więc cóż, prezydent Trump czegoś się spodziewa, co mi dasz, jak ci to zrobię? Co mi dacie, jak poprę projekt Trójmorza? A no cena już się pojawiła, musimy... A ustawa 447 wyraźnie o tym mówi. Pan minister spraw zagranicznych, pan Jacek Czaputowicz, okłamywał z miedzianym czołem podczas swojego exposé sejmowego niedawnego polską opinię publiczną, twierdząc, że ustawa 447 nie będzie wywierała w Polsce skutków prawnych. No to mamy dwie możliwości. Albo pan minister Czaputowicz udaje durnia, albo co gorsza, nie udaje. Nie wiadomo co gorsza, ale no mniejsza z tym. Proszę państwa, na czym polega prawny sens i konsekwencje ustawy 467 w Stanach Zjednoczonych uchwalonej w ubiegłym roku przez Kongres? Na tym, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska żydowskie roszczenia majątkowe wykonała. One zostały określone w liście Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego z Nowego Jorku w styczniu ubiegłego roku przysłanym do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie na 1 000 000 000 złotych, czyli nie kilkadziesiąt miliardów dolarów, tylko około 300 miliardów dolarów. To oznacza, realizacja takich roszczeń oznacza żydowską okupację Polski. Żydowską okupację Polski. Prezydent Trump na wszelki wypadek woli tutaj mieć w małym żydowskim miasteczku na niemieckim pograniczu, jak Czad Mackiewicz nazywał w Warszawie, Żydów autentycznych, a nie jakichś farbowanych lisów. No bo oni będą mu wdzięczni, być może na to liczy, nie będą mu tak nogawek tam doszarpywać i tak dalej. Proszę państwa, więc taka jest alternatywa. Taka jest alternatywa. No i między tymi dwiema alternatywami my się miotamy. Musimy, w tej chwili już jest taka sytuacja, ja przynajmniej nie jestem pewien, czy możemy jeszcze wybrać, którą Volkslistę podpisać. To tylko już tyle. Jeżeli byśmy jeszcze mieli taki wybór, no to nie jest tak źle. Ale nie wiem, czy już jeszcze go mamy. Nie jestem pewien, czy jeszcze go mamy. No i mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, do których partie polityczne w zależności od ich tam wielkości podchodzą odmiennie. Prawo i Sprawiedliwość i
Platforma Obywatelska, która tam uczestniczy w tym Froncie Jedności Narodu, to jest PZPR, ZSL i właśnie Sicherheitsdienst Polen, traktuje, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, traktuje Parlament Europejski jako rodzaj takiej politycznej emerytury. To widać po tym, kogo oni tam wysyłają. Ugrupowania, które chcą się wedrzeć na polityczną scenę, traktują to inaczej, jako trampolinę, która im umożliwi wdarcie się do Sejmu i Senatu jesienią tego roku. I dlaczego to jest takie istotne, że one się chcą wedrzeć tam? Dlatego, że proszę zwróćcie Państwo uwagę, że mimo pozorów straszliwej wojny między antagonistycznymi ugrupowaniami, w sprawach naprawdę istotnych dla państwa one się zachowują identycznie. Tak się zachowywały w 2003 roku, tak się zachowywały w 2009 roku i to już nie mogły w 2003 roku mówić, że nie wiemy, gdzie wstępujemy, bo traktat z Maastricht już 6 lat obowiązywał. I można się było zorientować, w jakim kierunku to zmierza. Więc nie mają nic na swoje usprawiedliwienie. Nic. Zachowują się identycznie i teraz też. Bo w obliczu przyjechał do Warszawy 14 lutego sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo. Co powiedział? Ano, podkręcił naszych dygnitarzy, żeby przyspieszyli pracę nad kompleksowym ustawodawstwem, które tym bezzasadnym żydowskim roszczeniom nada jakieś pozory legalności. Powiedział to i po tym wszystkim pan minister Czaputowicz opowiada w Sejmie takie dyrdymały. No to, że Prawo i Sprawiedliwość go nie rozsmarowała na podłodze, to jest jasne, bo naczelnik państwa mu tak kazał. Ale że nieprzyjednana opozycja go za to nie rozsmarowała na podłodze? Ano dlaczego? Ano dlatego, że skądś wie, że niechby tu któryś się odezwał, to mu zaraz przypomną, skąd mu wyrastają nogi. Więc mamy do czynienia na scenie politycznej z rodzajem walki kogutów. Gdakanie słychać aż pod niebiosa. Pierze się sypie dookoła, ale dla Polski nic z tego nie wynika. Więc jeżeli nie chcemy przez następne 4 lata statystować w tej walce kogutów, to musimy się na coś zdecydować. I partie, które chcą się wedrzeć na scenę polityczną, będą miały w maju przy wyborach do Parlamentu Europejskiego test. Bo przekleństwem takich ugrupowań było to, że wielu ludzi, czy może nawet większość ludzi, głosowała nie tak może jakby chciała, z obawy przed zmarnowaniem głosu. To jest idiotyczna obawa, no ale nic na to poradzić nie można. Więc gdyby mieli sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ta obawa mogłaby zniknąć, a w każdym razie można by było łatwiej przekonywać wyborców, że głosowanie na te ugrupowania wcale nie musi oznaczać zmarnowania głosu. I w ten sposób można by było przewietrzyć tę zaśmierdziałą polityczną scenę. Można by było trochę świeżego powietrza tam wpuścić. No, pani Grażyna Wolszczak wygrała z państwem sprawę o smog. No to my musimy pójść za tym ciosem. Dziękuję bardzo. A i jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo sam się tego dowiedziałem 2 dni temu od mojego honorable correspondent. Otóż mój honorable correspondent powiedział mi, to jest wiadomość wiarygodna, że w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie
jest specjalny urzędnik, który ma się zajmować tylko ustawą 447. Co to oznacza? Że przygotowania do realizacji roszczeń żydowskich wchodzą w ostateczną fazę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz przechodzimy do drugiej części spotkania. Oczywiście pytania z sali mają pierwszeństwo przed pytaniami internautów, ale przypominamy, że również internauci mogą zadawać nam pytania. Pani pierwsza tutaj się zgłaszała. Tylko prosimy o krótkie, treściwe pytanie. Dzień dobry Państwu, Teresa Garland. Publikuję moje artykuły na stronie internetowej akademiapolityczna.wordpress.com/info. Pan tutaj bardzo dobrze, że Pan powiedział i wyjaśnił prosto i tak łopatologicznie, szanowny Pan tutaj Żółtek, odnośnie polityki energetycznej, kwestii prawnej i armii. I teraz tak. Pytanie jest podstawowe. Jeżeli chodzi o politykę energetyczną, to wiemy, że to jest po prostu szwindel. Więc po prostu ja mam pytanie, czy to jest pierwsze pytanie. Czy pan ewentualnie jest zainteresowany współpracą z ekspertami, którzy wykażą w Unii Europejskiej, że to jest szwindel? Ja mam dwa takie, nawet w tym momencie mogę podać dwa nazwiska. To jest pan inżynier Adam Bednarczyk, który opracowanie różne ma na temat tej kwestii tych CO i tak dalej. I jest to jeszcze pan inżynier Marek Adamczyk. Również po prostu jest to bardzo kompetentny ekspert, jeden z najwyższej klasy. Obydwoje są zresztą. I teraz pytanie jest więc, czy pan jest zainteresowany kontaktem z tymi osobami, podjęciem po prostu jakichś rozmów i po prostu współdziałaniem, aby tam u celu, czyli tam w Unii, po prostu im powiedzieć, to jest szwindel i trzeba im to po prostu pokazać. To jest pierwsze podstawowe pytanie. Druga kwestia odnośnie prawa. Tak, my jesteśmy po prostu tym prawem związani, jesteśmy spętani, ale to jest oczywiście też wina naszych rządów, bo nie wszystkie te po prostu prawa, które tam przychodzą, my musimy akceptować. Tylko ludzie, nie mamy jakby chęci, ani może nie ma ekspertów, którzy to tak naprawdę weryfikują i tak dalej. I oni zaklepują wszystko. I teraz pytanie jest takie, bo to jest prawo, które jest oparte po prostu na filozofii tam niemieckiej, protestanckiej, z talmudyzmem włącznie i tak dalej. My potrzebujemy w Polsce wprowadzić, uznać w Sejmie ustawę naturalną, czyli że w polskim prawodawstwie my akceptujemy i uznajemy prawo naturalne. I z tego punktu trzeba rozmawiać na temat właśnie kwestii prawnych, nie tylko na bazie krajowej, ale i międzynarodowej. I też są eksperci, ja też mogę posłużyć bazą ekspertów, którzy się mogą w tym kontekście po prostu jakby zająć. I to jest właśnie pytanie, czy pan jest zainteresowany, bo to jest podstawowa kwestia, czy dalej będziemy się tylko bawić, że coś tam robimy, bo ja nie mówię, że pan się bawi, bo pan poważne rzeczy robi, ale wiele polityków jest takich, którzy tylko mówią, ale jeżeli przyjdzie to do czego, żeby zająć się konkretną kwestią, wziąć konkretnych ekspertów, którzy są zainteresowani i działać, no to już nie bardzo. I ostatnia kwestia, dobrze, ale proszę mnie jeszcze skończyć odnośnie, to były dwa pytania, dobrze. Dobrze, już ostatnią rzecz tylko chciałam powiedzieć, bo tutaj oczywiście, proszę Państwa, my w Polsce musimy w końcu wydrzeć kadry, bo my nie mamy kadr i my tutaj nie możemy sobie już teraz pozwolić na to, abyśmy nadal byli rządzeni przez Amerykanów, czy przez Ruskich, czy przez po prostu Unię. My teraz musimy sami zacząć się rządzić i teraz niech wyjdą wszyscy na wierzch ci, którzy po prostu mają konkretne rozwiązania. I dziękuję i proszę o odpowiedź na te dwa pytania, które panu zadałam. Bardzo dziękuję. Działa. No oczywiście, że jestem zainteresowany porozmawiać z każdym mądrym człowiekiem, który się na czymś zna. Więc jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi, którzy zajmują się sprawą tych całych zabaw związanych z klimatem, prawda, które nazywam tak no, trochę przekornie zabaw, ale dla nas to śmiertelnie poważna sprawa, to jak najbardziej jestem zainteresowany tą sprawą. Ale w tej sprawie powiem pani jedną rzecz, bo pani powiedziała, żeby im tam powiedzieć coś, jak się coś dowiemy albo nauczymy. I pani powie, komu mam coś tam powiedzieć.
Nie, no, ja sobie, przepraszam, to retoryczne by było pytanie. Opowiem sobie sam na to. Otóż nie mam tam komu coś powiedzieć, bo to jest tak, wie pani, jak gdyby, no, przykładowo z tymi sumami bajońskimi, no, któryś tutaj z księstwa warszawskiego dowiedziałby się, zorientował, że to jest jakiś mały szwindel, że mam zapłacić i mówi tak, no to teraz trzeba pójść do cesarza Napoleona i powiedzieć mu, że jak to jest, jaki to szwindel. No przecież ten cesarz to przygotował, to wie o tym. Ja, wie pani, no... Okej. Ja tylko możemy, ale możemy nie tak. Nie możemy rozmawiać i mówić ludziom, którzy celowo nam... z mózgu, albo celowo nas chcą uszkodzić. Nie można mówić, że do nich pójdziemy, im coś powiemy. Oni to wiedzą. Trzeba po prostu zmienić system w tym sensie, żeby oni mieli do powiedzenia. Trzeba albo wyjść z Unii Europejskiej, albo trzeba rozwalić Unię Europejską, albo trzeba zdobyć tam władzę. Ale tam władzy się nie zdobędzie, oni są zbyt mocno mocowani. To jakby pan Stanisław chciał coś powiedzieć w tej sprawie. Ja, jeśli pani pozwoli, tak, jeśli pani pozwoli, to na pani pytanie, tu właściwie pan poseł odpowiedział, ale ja odpowiem taką anegdotką, żeby trochę rozładować atmosferę. Otóż Adam Grzmała-Siedlecki opowiada, wspomina, jak to przed wojną w pensjonacie w Krynicy kilku dżentelmenów grało w karty, a kilku się przyglądało tym grającym. No i jeden z tych, którzy się przyglądali, zauważył, że jeden z tych grających oszukuje. Podszedł do niego i powiada, vous trichez, monsieur. A on odłożył karty, wstał i powiedział tak, nie wiem w jakim celu informuje mnie pan o czymś, o czym przecież nie mogę nie wiedzieć. Już panu dam głos, natomiast poprosiłbym jeszcze, krótko tylko przeczytam pytanie jeszcze z internetu. Pan Józef pyta, żołnierze we Francji dostali pozwolenie na strzelanie do protestujących. Jak się ma ten fakt do wolności zgromadzeń i wyrażania własnych poglądów Unii? No proszę państwa, ja już mówiłem, że wchodzimy w etap surowości, w którym tam będzie się wprawdzie deklamowało o tym, że mamy swobody tutaj zrzeszania się i tamtego poglądów, no wszystkiego, czego chcemy, ale sytuacja będzie, praktyka będzie w odwrotnie proporcjonalna do tego hałasu. Więc z tych wolności obywatelskich zostanie tylko ogryzek, a potem już nawet ogryzka nie będzie. Jeżeli oczywiście nie powstrzymamy tego trendu. Nie bez kozery ten kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej powiada, że on nie będzie współpracował z populistami, a więc z każdym, żadną partią, z żadnym człowiekiem, któremu ten kierunek ewolucji się nie podoba. Więc oficjalnie kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej, a więc rządu Unii Europejskiej, zapowiada, że będzie walczył z częścią obywateli, będzie ich zwalczał. Jak ich będzie zwalczał? No, będzie musiał strzelać do nich, nie ma rady, bo inaczej oni się go nie będą bali. Żeby się bali, to musi do nich strzelać. Także obóz koncentracyjny jest chwilowo nieczynny. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana redaktora Michalkiewicza w sprawie znanego grandziarza George'a Sorosa, w którym niektóre dzielne kraje w Europie muszą się z nim tam po prostu przez niego mieć problemy. Kwestia jest taka, czy uważa pan, czy on działa samodzielnie, czy jest jakąś częścią jakiejś grupy tym cwańszych i bezczelniejszych. Dziękuję. Proszę państwa, no jak ja bym wiedział takie rzeczy, to albo bym już nie żył, albo byłbym bardzo bogaty, a jak państwo wiecie, nie jestem. Więc nie wiem tego. Natomiast Jerzy Soros ma taką pozycję finansową przede wszystkim, że może wywierać bardzo duży wpływ na sytuację przynajmniej w niektórych częściach świata, bo nie we wszystkich, ale przynajmniej w niektórych częściach świata, dzięki przekupywaniu. Wspominałem tutaj o Fundacji Batorego, gdzie tam, to ja kiedyś byłem redaktorem naczelnym Najwyższego Czasu,
to Fundacja Batorego obsyłała redakcję takim czymś w rodzaju sprawozdania finansowego. I to był świetny przewodnik po życiu politycznym, bo od razu można było tam się dowiedzieć, ile kto od nich dostał i za co. No i od razu było jasne, dlaczego ćwierka z tego klucza, prawda? Mówię, tu i byli tacy sprzedawczykowie, ale był między innymi jego ekscelencja ksiądz biskup Pieronek i tam inni, także tu ponad podziałami to idzie. Jerzy Soros, myślę, że Jerzy Soros, znaczy on się mi nigdy nie zwierzał, ale po jego działaniach i po tym, co on wspiera finansowo, myślę, że on sympatyzuje z komunistyczną rewolucją, jaka się przewala przez kraje europejskie i przez Amerykę Północną. My nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest komunistyczna rewolucja, bo ona jest prowadzona według innej strategii niż my znamy, bo my znamy bolszewicką, a ta jest prowadzona według strategii Antoniego Gramsciego i tam Spinellego i tak dalej. I tu się inaczej rozkładają akcenty. Tam była gwałtowna zmiana stosunków własnościowych i terror, a tu jest duraczenie. Duraczenie i to przy pomocy takiej piekielnej triady się odbywa państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. I Soros to duraczenie sponsoruje. Jakie są rezultaty? Pani minister Zalewska jest ministrem edukacji. Szkoły są publiczne i podlegają jej. I ona powiada, że będzie walczyła z tym programem deprawacji cudzych dzieci. To już został ogłoszony. Ale to znaczy, co będzie robiła? Ona jest ministrem rządu. Normalny rząd nie wysuwa propozycji, tylko wydaje rozkazy. I gdyby pani minister Zalewska mówiła prawdę, no to wydałaby rozporządzenie, że od tej chwili, jeśli jakiś nauczyciel będzie uczestniczył w tym programie deprawacji, wyleci na zbity łeb z oświaty i z wilczym biletem. Nic takiego nie ma. Poza gdakaniem nic takiego nie ma. Więc rząd nawet propozycji nie wysuwa, nie mówiąc już o tym, żeby rozkazy wydawał. Ale dlaczego tak jest? No to nam wyjaśnił tu pan poseł. To już nam wyjaśnił pan poseł. Więc mamy figurantów w charakterze umiłowanych przywódców. I daleko z tym nie zajedziemy, bo oni się zachowują tak jak szczurołap. Pięknie nam grają na flecie, bo teraz wybory się zbliżają i tu Srebrna tam z tego. No to co się stało? Ano tygodnik w sieci odkrył, że tam gdzieś jakieś laboratorium w Wielkiej Brytanii odkryło ślady trotylu podczas katastrofy smoleńskiej. Znowu będziemy rozhuśtywani emocjonalnie. Jak nie trotylem, to reparacjami wojennymi od Niemiec. Jak nie reparacjami wojennymi od Niemiec, no to tarzaniem w smole i w pierzu Donalda Tuska. Nawet gdyby Donald Tusk został posiekany na kotlety mielone, to Polska się nie pożywi z tego. Polska się z tego nie pożywi, więc musimy się, o ile jeszcze nie jest za późno. Niedawno na takim spotkaniu profesor Jerzy Robert Nowak taki optymistyczny tam przedstawił, że naród się budzi. Może się i budzi, ale to w takiej piosence, właściwie pieśni białoruskiej, tam właśnie było, że to myśmy tam długo spali, nas obudzili, ale złośliwcy dodali zakończenie tego. Tak długo my spali i nas przebudzili i w dupę nam dali i znów położyli. Y-
Maria Leśniak-Wojciechowska do pana Stanisława Michalkiewicza. Chciałam powiedzieć tak, za czasów PO-PSL co najmniej no, była katastrofa, no, ja uważam zamach smoleński, co najmniej 44 osoby zginęły i to uważam, że to były morderstwa oraz inni ludzie zginęli, o których prawdopodobnie nie wiemy albo mało wiemy. Ja chciałam zapytać, czy w związku z tym, że pan budzi świadomość Polaków, że ma konkretne zdania właśnie na temat na przykład ustawy 447, czy nie wiąże pan tego, o czym pan mówi, jakie ma stanowisko, z tym, co pana w tej chwili dotknęło, pana sprawy materialne dotyczące mieszkania? To jest pytanie takie, nie wiem czy nie retoryczne, ale ja w pierwszym momencie jak usłyszałam o problemach, to pomyślałam sobie, że no po prostu dają panu wycisk. Trzymali pana długo po to, żeby po prostu teraz na koniec uderzyć. Tyle, dziękuję. Nie. No, nie będę tutaj państwu robił spowiedzi z całego życia, bo to nawet tam nie każdemu księdzu bym się z tego spowiadał, ale nie. Nie, to po prostu zmieniły się okoliczności i zostałem postawiony w sposób dosyć nagły dla mnie w sytuacji, której no bez jakiejś takiej pomocy z zewnątrz nie byłbym w stanie sprostać. No i zobaczymy, czy to tam się uda. Więc nie wiązałbym tego. Natomiast co do tam zamachu w Smoleńsku, no ja bym się chętnie dowiedział, co tam się stało w Smoleńsku. I zwracam uwagę państwa na to, że rząd dobrej zmiany rządzi już 4 lata. Ma do dyspozycji zasoby całego państwa. No i co wiemy na ten temat? Tyle samo, co i przedtem, kiedy nie miał do dyspozycji zasobów całego państwa. To znaczy, że albo nie umie zrobić z nich użytku, albo po prostu nic się nie stało. Albo po prostu prawda byłaby niekorzystna dla legendy i mogłaby podkopać kult pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo czym się zakończyło, jakim zwycięstwem się zakończyło dążenie do prawdy, bo dążyliśmy do prawdy prawie przez 10 lat, postawieniem pomnika panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Ale jak to się stało, że on zginął? No nie wiemy. Nie wiemy. I myślę, że bezpieczniej jest dążyć do prawdy, niż ją ogłosić, bo potem już by się nie można było z tego wycofać. A dążyć do prawdy możemy, o, to do końca świata. Dobry wieczór. Przedstawił pan tutaj dwie alternatywy, bardzo interesujące. Ja mam takie pytanie, mamy jeszcze trzecią alternatywę? Alternatywa się składa z dwóch członów, więc jakbyśmy mieli jakieś trzecie wyjście, to już nie byłaby alternatywa, tylko zupełnie inna sytuacja. Ale no, zawsze, powiem tak, jakbym wiedział, to bym powiedział, ale nie wiem, bo na razie sytuacja nam nie sprzyja. Ja na przykład nie mam takiej pewności, czy Polska jest przygotowana na polexit od strony ekonomicznej, militarnej, politycznej. No nie wiemy, czy jest przygotowana, zważywszy na ogromny wpływ niemieckiej agentury w Polsce i żydowskiej. Proszę. No, wojsko mamy, ale wie pan, ja tak nie bardzo bym liczył na to, że no, co to za wojsko, którego tych koszar pilnują firmy ochroniarskie. To po pierwsze. A po drugie, opowiem taką historię autentyczną, jak to jeszcze zanim pan minister Onyszkiewicz nie zabronił urządzania spotkań w garnizonach wojskowych, to ja tam wiele takich spotkań odbyłem. No i po zakończeniu takiego tournée, jeden z dowódców pułków, jak tam mieliśmy spotkanie w pułku z kolegą Mikke, zaprosił nas na obiad. No i w gronie najbliższych swoich współpracowników, oficerów. I obiad wyglądał tak, że ci oficerowie bez przerwy narzekali. A to na to, a to na tamto, a to na owam. To myśmy się przysłuchiwali temu narzekaniu. Wreszcie ja mówię tak, panowie, no my głupi cywile, to właśnie możemy tylko narzekać, ale wy,
Przecież macie tu czołgi, armaty, karabiny maszynowe. I jeden z tych oficerów mówi, o, słuszna uwaga, więc zamieniłem się w słuch, a on powiada, strajk zrobimy. Znikąd nadziei, no to jest, mamy do wyboru albo jakieś gwałtowne wystąpienia, to znaczy, ale nie ma nawet, gdyby był generał Pinochet albo generał Franco, no to wtedy, ale nie ma. No to w takiej sytuacji możemy liczyć tylko na ewolucyjne jakieś zmiany i stopniowe. I takim pierwszym krokiem to może być właśnie przewietrzenie politycznej sceny, o ile nie jest na to za późno. A jakby było za późno, to jeszcze jest jedna możliwość. Mianowicie ostatni szaniec, na którym się możemy okopać i tu trudno nas będzie zgonić z tego, żeby jeszcze bronić kultury narodowej, bo to jest ostatni bastion. Bo jeżeli naród polski utraci zdolność do tworzenia żywej kultury, to go nie będzie, to się uwsteczni do poziomu przednarodowego, czyli do poziomu narodowości. Tak jak się w swoim czasie uwstecznił naród czeski, 300 lat tak właściwie wegetował bez swojej szlachty. Więc musimy się postarać, żeby tam tej szeregi szlachty, zanim nam nie narzucą szlachty jerozolimskiej. To musimy po prostu... No, pomyśleć to zawsze trzeba, tak, to prawda. Proszę Państwa, ja jeszcze w tej sprawie, bo to dość ważna sprawa jest. Otóż ja uważam w ten sposób, czy możemy wyjść, bo tu jest jakby podejrzenie padło, że w ogóle no, nie da się, że za późno, że to za wielkie siły. No to już chciałem zwrócić uwagę, że jeśli tak, to tym bardziej trzeba spróbować w tej chwili, bo być może jest to ostatnia szansa, ostatni moment. Ja właśnie to mówię, że za chwilę na pewno tego momentu nie będzie. Jak będzie Armia Europejska, jak ta podległość jeszcze bardziej nas ogarnie, to na pewno szansy nie będzie. Jest ostatni moment, a wyjście z Unii Europejskiej dzisiaj, tak szczerze powiedziawszy, to nie jest wielki problem. Proszę Państwa, wystarczy zwykła uchwała Sejmu Polskiego. A w chwili, gdy będzie... Za rok już to być może nie wystarczy, ale dzisiaj tak. Uchwała Sejmu Polskiego mówiąca o wyjściu z Unii Europejskiej, co to oznacza? Koniec. Znaczy, bo zgłoszenie do Unii Europejskiej takiej uchwały oznacza, że Polska musi w ciągu 2 lat wyjść. To jak było z Wielką Brytanią. U nas nie potrzeba referendum. Nie potrzeba tego typu rzeczy. Ja bym chciałbym przekonać ludzi, poinformować ich, z punktu widzenia referendum, acz wiem, że no mam tak siły potężne przeciwko mnie, że do większości ludzi moja informacja nie trafi. Zapewne za 3 lata do nich trafi, jak dostaną po głowie, o ile jeszcze nie będą całkowicie zindoktrynowani tak, że no po prostu gotowi byli na czworakach chodzić, prawda? Ale to będzie za późno. Dzisiaj wyjście nie jest żadnym problemem. I co się dzieje w chwili, gdy zgłaszamy? A no wychodzimy nic w tej chwili, zwłaszcza po Brexicie Unia Europejska nie może zrobić, prawda? No tylko negocjacje są na jak to, czy mamy się umawiać jak na jakieś wyjście, czy po prostu wychodzicie, bo akurat taka jest sytuacja w tej chwili prawna. Niezależnie od tego, jakie siły tu gdzie działają, tak jest. No i tak jak mówię, nagle stajemy się otwarci na świat i przestajemy, znika nam to groźba potwornych pieniędzy. Ja nie mówię w tej chwili o ustawie 447, bo niestety ta groźba wcale nam nie znika. Ale tak swoją drogą, no być może jesteśmy... Być może rząd będzie bardziej odważny, jak będzie faktycznie chociaż w części rządził. No bo to, co do tej było mówione o tym, że no, pan Stanisław to poruszył, że tutaj jedni, drudzy to samo robili, drudzy to samo robią, tylko nie mówią i tak dalej. No tak. Proszę Państwa, fakt, że rząd polski w ogóle nie rządzi, no tak, no rząd, który mówi, że on nie podoba mu się Unia Europejska, idą wybory i tak dalej, przecież nie powie, że nie uchwalają żadnych swoich ustaw, ani że w ogóle nie rządzi, no bo by natychmiast poleciał na łeb, na szyję w sondażach, prawda? Opozycja przecież też nie powie, bo ona lubi Unię Europejską, nie?
No więc żadna ze stron tego nie powie, co więcej. Każda ze stron będzie walczyła, żeby tego nie mówić, żeby przypadkiem Polacy się nie dowiedzieli, w jaki sposób są rządzeni. Jedyny, kto może powiedzieć, to właśnie niszowy, to ja mogę powiedzieć, bo ja tam jestem, widziałem to, mogę powiedzieć, ale ja nie mam siły przebicia, ile mogę pieniędzy wydać na to, żeby do ludzi dotrzeć z informacją, prawda? I być może, tak jak powiedziałem, jest to ostatni moment na to, żeby wyjść z Unii Europejskiej, bo gdyby tak się zdarzyło, nawet jeden kraj jeszcze niech się odważy na coś takiego, to ta Unia Europejska się rozwala i można ją stworzyć od nowa. Właśnie Europę ojczyzn. I to byłoby ideał, do którego powinniśmy dążyć. Dziękuję. Wojciech Pasternak, ja mam dwa pytania do pana Stanisława Michalkiewicza. Nie wiem, czy pan jest, że tak powiem, zorientowany, jakie są realia czegoś takiego, ale jest coś takie, taki jest przepis, że jeżeli w czasie, mówię tutaj o naszych relacjach z Niemcami, że jeżeli to nie są reparacje, tylko jest coś takiego, że jeżeli Niemcy osoby prywatne oszukali, okradli, to jest możliwość dochodzenia tych roszczeń przez potomków tych osób. Wiem, że była taka instytucja powołana po to, żeby to organizować. Oczywiście w Polsce nikogo o tym nie informowano, ale Niemcy jeszcze w latach 60. zostały przez zachodnich sojuszników do tego, że tak powiem, zmuszone, żeby taką formułę stworzyć. Z tego co wiem, to nikt w Polsce z tego nie skorzystał, ale taka formuła prawna istnieje i czy pan widzi, będę miał jeszcze drugie pytanie, czy pan widzi możliwość nagłośnienia, uruchomienia, dowiedzenia się czegoś więcej, jakby to w tej chwili wyglądało? Czyli żeby grupy osób prywatnych okradzione przez Niemców dochodziły swoich praw. Nie państwo, tylko osoby prywatne. Drugie pytanie mam takie, no ja mam taką informację, że kiedyś na Wawelu spotkał się Kneset. Czy panu jest wiadome, że taki fakt miał miejsce, czy to jest fake news i czy należałoby o tym głośno i bardzo głośno mówić, jeżeli to nie jest nieprawda? Dziękuję bardzo. Ależ to jest prawda, jak najbardziej, właśnie w Krakowie. Nie wiem, czy akurat na Wawelu, być może, że na Wawelu, ale w Krakowie się rzeczywiście izraelski Kneset wyznaczył sobie rendezvous tutaj, nawet nie informując polskich władz o tym. Nawet nie informując polskich władz. Pani Ewa Kopacz stwarzała wrażenie, żeby zatrzeć tu niemiłą taką tą, że to ona coś tam wiedziała. Niczego nie wiedziała. Niczego nie wiedziała. Podobno organizatorem tego rendezvous był pan Jonathan Daniels, który teraz jest naszym największym przyjacielem. Co do, przepraszam, pierwsze pytanie, co do reparacji. Proszę państwa, od kogo ci poszkodowani by się... Ja nie słyszałem o takiej formule prawnej, bardzo przepraszam, ale nie słyszałem. Może rzeczywiście jest, ale może to jest plotka rozpuszczana przez obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm w momencie, kiedy wyczerpało się paliwo smoleńskie. Teraz tam trotylu trochę dorzucają do niego, to może tam jeszcze huknie, ale nie sądzę. Natomiast warto przypomnieć spotkanie pana ministra Czaputowicza z ministrem spraw zagranicznych niemieckim. Jeszcze wtedy chyba był Walter Steinmeier tym ministrem spraw zagranicznych, ale nie jestem pewien. Otóż pan minister Czaputowicz powiedział, że problem reparacji w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. I niemiecki minister spraw zagranicznych wyjaśnił dlaczego. Otóż konferencja w Poczdamie, bo to ona się wtedy podejmowała decyzję, bo Hitler się zastrzelił, a rządu admirała Dönitza nikt nie uznawał. Niemcy zostały zlikwidowane jako państwo. Były cztery strefy okupacyjne. Więc konferencja w Poczdamie podejmowała decyzję co do reparacji też. I zdecydowała, że Polska dostanie reparacje z puli sowieckiej. Rosjanie mieli swoją strefę okupacyjną, więc tam z tej strefy Polska też będzie dostawała reparacje.
ale Rosjanie, jak to Rosjanie, dzielili się z Polską po bratersku. W zamian za co, znaczy to Polska nic nie dostawała, w zamian za co Rosjanie zażądali darmowego wybierania węgla górnośląskiego. No i dopóki Stalin żył, to nikt się nie ośmielił temu sprzeciwić, no bo jakby się sprzeciwił, to już by nie żył on. Ale kiedy Stalin umarł, to troszeczkę tam wszyscy powoli zaczęli nabierać odwagi i w 1953 roku ówczesny rząd polski postanowił zrezygnować z tych reparacji w zamian za obietnicę, że Rosjanie nie będą już wybierali za darmo górnośląskiego węgla. I Rosjanie się zgodzili z tym, że przestali to dopiero po 1956 roku, a do 1956 roku jeszcze wybierali. I niemieckie stanowisko jest takie. Myśmy reparacje wszystkie wypłacili zgodnie z dyspozycją konferencji w Poczdamie, a jakie były rozliczenia polsko-sowieckie, to nas to w ogóle nie obchodzi. I pan minister Czaputowicz właśnie coś takiego powiedział, potwierdził to. Także nie, znaczy uważam, że, bo kto wystąpił z tym pomysłem reparacji wojennych od Niemiec? No pan naczelnik państwa, pan prezes Jarosław Kaczyński na takim mitingu Prawa i Sprawiedliwości w Piotrkowie Trybunalskim, kiedy już było jasne, że wyczerpuje się paliwo smoleńskie. I bardzo takim entuzjastycznie się zapalił do tego projektu pan poseł z Nowego Sącza, Mularczyk. On jest z zawodu adwokatem. No i powiedział, to my tu tam wymusimy teraz, ale mówi, ja tu wystąpię po zasięgnięciu opinii Biura Analiz Sejmowych. To znaczy, że najpierw na początku żadnej opinii nie zasięgnął, tylko tak no, powiedział, co tam mu na język się przyniosło. Potem jak zasięgnął tej opinii, to już zmienił ton i powiedział tak, że on w takim razie przekona Trybunał Konstytucyjny, żeby polscy obywatele, coś tam zrobi Trybunał Konstytucyjny, żeby polscy obywatele mogli dochodzić tych roszczeń wobec Niemiec przed polskimi sądami. Jak dotychczas, to ponad 800 miliardów dolarów dla Polski od Niemiec wygrał taki pan Jan Zbigniew Hrabia-Potocki. Wygrał. Ale przed jakim sądem? Przed Europejskim Sądem Polubownym, sądem arbitrażowym w Ciechanowie, utworzonym przez Regionalną Izbę Biznesu w Opinogórze. Teraz tylko wyegzekwować ten wyrok i już mamy sprawę załatwioną. Wojciech Struś, Fundacja Pronauka. Ja będę miał takie pytanie na końcu do pana redaktora Michalkiewicza, ale chciałbym wrócić do tej kwestii tego dwutlenku węgla, bo to bardzo tak groźnie zabrzmiało, 40 miliardów trzeba płacić. No, chciałbym potem prosić o wyjaśnienie pewnej kwestii. Po pierwsze, zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to zupełnie coś wbrew logice. Dwutlenek węgla jest niezwykle potrzebny, chociażby dla wzrostu roślin, więc powinnam płacić za tą nadprodukcję, a nie żeśmy płacili. Jest to w ogóle taki sztucznie wykreowany potwór, takie coś jak w Loch Ness siedzi. Nikt tego nie widzi, ale tam jest, w głębi. I teraz na czym to wszystko polega? Bardzo szybko Polska może ograniczyć, jeśli to już jest taka kwestia, tą emisję dwutlenku węgla, bardzo szybko. I sądzę, że to całe tam ministerstwo, że pani Emilewicz tego nie wie jak, to się nie dziwię, ale całe to ciało doradcze na pewno wie, że to nie jest żaden problem. Więc wiemy, jak pomijając, że to jest nieszkodliwe, wiemy, jak temu przeciwdziałać, a tego nie robimy. Tak jakbyśmy byli umówieni z tą stroną, powiedzmy, niemiecką, że oni nas będą tym szantażować i będziemy musieli kupować od nich, czym obciążą naszą gospodarkę. My o tym dobrze wiemy, a nie przeciwdziałamy. Skąd to się bierze?
No stąd, że Niemcy mają w Polsce bardzo wpływową agenturę, tak samo jak miały w XVIII wieku Prusy. Także to stąd się bierze. Jeżeli w Parlamencie Europejskim zasiada pani hrabina Róża Thun und Handehoch, prawda, to i ona się opowiada za pogłębieniem integracji w Unii Europejskiej, to znaczy za czym? Za odebraniem resztek suwerenności państwom członkowskim. No to czego my się możemy spodziewać? Jakie inna? Powiem tak, wie pan, to oczywiście Józef Piłsudski kiedyś w 1923 roku tam takie przemówienie wygłosił, bardzo gniewne, tam brzydkich słów nawet używał. I żeby scharakteryzować taką sytuację całkowicie absurdalną, to powiedział swoim słuchaczom tak: wyobraźcie sobie, że zawiązuje spółkę do wypłukiwania złota z powietrza. Wtedy wydawało się to absurdalne, a właśnie na tym to polega. Niemcy z Francją zawiązały spółkę do wypłukiwania złota z powietrza. No i wypłukują, jak żeśmy usłyszeli. Wypłukują. No to dlaczego miałyby się powstrzymać przed tym? Całą swoją agenturę tutaj uruchomią, żeby tu jeszcze w szkołach będą edukacje od przedszkola, że tu słuchajcie, ekologia tu ważna, nie można bąków puszczać, nie można to, nie można tego. I wie pan, ale proszę usiąść, wspomniał pan, że logiki nie ma. No nie ma, ale to nie od dzisiaj. W 1968 roku bardzo popularna była taka anegdotka o Aronku. Dyrektor spotyka Aronka w czasie lekcji na boisku szkolnym, no i surowym tonem powiada: co jest? Dlaczego nie na lekcji? Na co Aronek mówi: panie dyrektorze, bo logiki nie ma. Jak to logiki nie ma? Co to ma znaczyć? Dyrektor wzburzony, a on mówi: już wyjaśniam, panie dyrektorze. Ja się zesmrodziłem i pan nauczyciel wyrzucił mnie za drzwi. I teraz oni tam siedzą, a ja chodzę po świeżym powietrzu. Dziękujemy bardzo. Niestety musimy już kończyć. Też. Jeszcze poproszę na koniec o kilka słów posła Żółtka. Proszę państwa, ja tylko chciałem na zakończenie jednej rzeczy wspomnieć, bo tu była mowa o reparacjach wojennych, o ustawie 447 i tak dalej. Ja, proszę państwa, w 97, jakby zostałem wiceprezydentem Krakowa, ponieważ były roszczenia żydowskie między innymi do niektórych kamienic, zająłem się tym tematem, wysłałem swoich pracowników do Warszawy, żeby przegrzebali archiwum i wykopaliśmy układy indemnizacyjne, które tam były w jakiejś zapyziałej, zagrzebionej piwnicy gdzieś tam były. Oryginalne. Ja je miałem, mam skany tych oryginalnych podpisanych przez Stany Zjednoczone, przez Izrael oczywiście. I te układy indemnizacyjne, one były zawierane ze Stanami Zjednoczonymi w 60 roku, 1960, z Izraelem nieco później. I one dokładnie są przez Stany Zjednoczone podpisane, że wszelkie roszczenia obywateli żydowskich, które były na terenie, którzy mieli tutaj majątki na terenie Polski, przejmują te roszczenia na siebie. W ten sposób, że Polska im wypłaca hurtem pewną kwotę, dość sporą. I oni, jeżeli będą jakiekolwiek roszczenia, to przejmą na siebie. I oni już załatwią z tymi ludźmi wypłatę odszkodowań. De facto ta ustawa mówi po prostu o tym, że Stany Zjednoczone mają wspierać w odzyskaniu odszkodowań, czyli że natychmiast Stany Zjednoczone mają to zapłacić. No chyba tylko tak można zrozumieć. Rząd polski powinien to niesłychanie wyraźnie, ostro, bardzo wyraźnie powiedzieć, że ktoś tutaj nie jest oszustem i wziął pieniądze, byśmy zapłacili za to i teraz mówi, że nie wypłaci odszkodowań. Nie, gęba na skobel, prawda? Nikt z rządu obecnego ani słowa na ten temat nie powiedział. Nawet na tej, teraz jak są sprawy tych reprywatyzacji w Warszawie, prawda, co było oszustwo, nawet tam wspomniano, że to ja tam wykupywałem te układy indemnizacyjne i nic. Wiedzą, że one są.
To nie jest tak, że rząd dalej nie wie o tych układach, prawda? Także pozwolę sobie zresztą całą opinię i łącznie ze skanami tych podpisanych umów między Stanami Zjednoczonymi i Polską w internecie, bo zdaje się, że nikt tego ciągle nie ma. Ja może co, ja jako jedyny w Polsce to mam, bo już nie wiem. Tak, no i wiem, bo ja przesyłałem zresztą. No. Ja to, wiecie Państwo, upubliczniałem na stronie internetowej, no jakieś 10 lat temu, 8 lat temu, 7 lat temu, nie? Ale to znowu zanika. No jakby, nie wiem, jakby, może ta trudna nazwa, indemnizacyjny, to nie jest pomyłka. Tak się właśnie nazywają, nie? Pozwolę sobie to zarówno na moim Facebooku Stanisława Żółtka, jak i na Facebooku i stronie KNP, partii Polexit. Tylko nie teraz, bo ja dzisiaj rano wyjeżdżam do Strasburga, więc jak wrócę dopiero w weekend następny, to zamieszczę. To wszystko to proszę sobie oglądać i przemyśleć. Co, w jakim świecie idiotycznym żyjemy, kiedy ewidentnie podpisane jest, wiecie Państwo, no jak wół, a tu jakieś gadanie, prawda, no jakby tego nikt nie widział. No. Tylko tyle chciałem powiedzieć, ale w każdym razie ja musimy się pożegnać, ponieważ musimy opuścić tę salę. Chyba, że pan jeszcze tutaj, ja w każdym razie dziękuję ślicznie państwu za wizytę, za spotkanie. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali w internecie. Jeszcze raz i powiem jedną rzecz. Była mowa o Europie ojczyzn. Otóż ja jestem w grupie, która pomaga mi sfinansować plakaty, różne rzeczy. Europa Narodów Wolności. Jest to jedna grupa w parlamencie, która właśnie trzyma się tego, co to było jeszcze przed układem Maastricht. Że to ma być Europa ojczyzna, a nie federacja, a nie państwo po prostu, nie? Jakoś inni nie mają ochoty na to, nawet te niby eurosceptyczne grupy o tym wspomnieć, że tak powinno być. Z nimi w grupie, oni co w krajach robią, różnie się. To nie jest to, że mamy tą samą politykę, ale w tej sprawie jesteśmy jednolici. Także stąd te NF tutaj, prawda, bo to ta grupa wynajęła tą salę, no tego typu rzeczy. Nie? Dziękuję Państwu jeszcze raz, serdecznie dziękuję. No i oczywiście przede wszystkim dziękuję panu Stanisławowi, któremu oddaję głos. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tutaj mam trochę swoich książek, więc jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to bardzo proszę, jako człowiek interesowny, od razu dedykację. Dziękuję.